Lekcja 30. Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja. Sejm Wielki. Pod wpływem idei oświecenia i reform stanisławowskich wyrastało nowe, dobrze wykształcone, patriotycznie nastawione pokolenie. Rozumiało one potrzebę reform głębszych niż dotychczasowe i wyczekiwało sprzyjającej sytuacji międzynarodowej, która osłabiłaby sojusz państw zaborczych. Taki moment nadszedł pod koniec lat 80. XVIII wieku, gdy Rosja i Austria wypowiedziały wojnę Turcji, którą z kolei poparły Prusy. Rosja zaangażowana w wojnę z Turcją i skłócona z Prusami przez pewien czas nie była w stanie ingerować w sprawy wewnętrzne Rzeczypospolitej. W tej sytuacji Stanisław August Poniatowski, zachęcony przez krąg dążących do reform polityków, postanowił jesienią 1788 roku zwołać do Warszawy Sejm. Podobnie jak wcześniejsze sejmy reformatorskie, Sejm ten został skonfederowany, to znaczy nie obowiązywało na nim liberum veto, a uchwały podejmowano większością głosów. Obrady trwały 4 lata. Do roku 1792. Sejm ten bywa nazywany Sejmem czteroletnim lub ze względu na doniosłe zmiany, jakich dokonał ustroju państwa, Sejmem Wielkim. Na marszałka Sejmu został wybrany Stanisław Małachowski, jeden z przywódców stronnictwa reform. Obejmowało ono niechętną Rosji patriotycznie nastawioną i przenikniętą ideami oświecenia część szlachty i magnatów. Ze stronnictwem tym sympatyzowały kręgi mieszczaństwa, które pragnęły uzyskać równoprawną wobec szlachty pozycję w państwie. Z pewnością otuchy dodały im wiadomości o rewolucyjnych przemianach we Francji po 1789 roku. Również Stanisław August Poniatowski zdołał zgromadzić wokół siebie krąg osób pracujących nad reformami. Król, ostrożny jak zawsze, pragnął jednak przeprowadzić zmiany w sposób jak najmniej drażniący Rosję. Przeciwnicy reformatorów, część magnatów i szlachty nawołujących do utrzymania dawnego ustroju skupili się w tzw. obozie hetmańskim. Nazywany tak, ponieważ przewodzili mu dwaj hetmani, Seweryn Rzewuski i Ksawery Branicki. Dla obrony złotej wolności gotowi oni byli posłużyć się nawet pomocą państw ościennych. Pierwsze reformy Sejmu Wielkiego zmierzały do podniesienia obronności państwa poprzez zwiększenie stanu armii z niecałych 20 tysięcy do 100 tysięcy żołnierzy. Aby było to możliwe, półtora roku później uchwalono wysoki podatek dochodowy, który miały płacić ze swoich majątków szlachta i duchowieństwo. Pieniędzy starczyło jednak na zmobilizowanie tylko około 50 tysięcy żołnierzy, kilkakrotnie mniej niż liczyły z osobna armie pruska, austriacka i rosyjska. Konstytucja 3 maja. Wkrótce rozpoczęto też pracę nad gruntowną reformą ustroju Rzeczypospolitej i zapowiedzią było zniesienie Rady Nieustającej. Oprócz stacjonujących na ziemiach Rzeczypospolitej wojsk rosyjskich, Rada była narzędziem pozwalającym Katarzynie II ingerować w sprawy polskie. Poza tym ruszyły prace nad poprawą sytuacji mieszczaństwa w miastach królewskich. Wielkim orędownikiem tej ostatniej reformy był Hugo Kołłątaj. Opracowano też projekt ustawy zasadniczej, czyli konstytucji. W jej przygotowaniu największą rolę odegrali Stanisław August, Stanisław Małachowski, Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj. Z uchwaleniem konstytucji należało się jednak spieszyć. Wojna rosyjsko-turecka zbliżała się bowiem ku zwycięskiemu dla Rosji końcowi, a caryca Katarzyna II była coraz bardziej zaniepokojona rozwojem wypadków Rzeczypospolitej. W tej sytuacji współpracujący ze sobą członkowie obozu reform zawiązali stronnictwo zwane Zgromadzeniem Przyjaciół Konstytucji.
3 maja 1791 roku, wykorzystując nieobecność w Warszawie licznej grupy posłów przeciwnych reformom, po ponad 7-godzinnej debacie Sejm uchwalił konstytucję, a zruszony król ją zaprzysiągł ze słowami: "Przysięgłem Bogu i żałować tego nie będę". Ustawa zasadnicza z 3 maja 1791 roku była pierwszą konstytucją uchwaloną w Europie i drugą na świecie. O 4 lata wyprzedziła ją jedynie Konstytucja Stanów Zjednoczonych. Twórcy czerpali ze wzorów amerykańskich, a także brytyjskich oraz francuskich z okresu rewolucji. Olbrzymi wpływ na treść Konstytucji 3 maja wywarły niektóre idee oświecenia. Widoczne to było m.in. w zapisach mówiących o wprowadzeniu trójpodziału władz: na najwyższą, ustawodawczą, Sejm, wykonawczą, król i straż praw, i sądowniczą, niezależne sądy. W ten sposób Rzeczpospolita stawała się nowoczesną odmianą monarchii parlamentarnej, monarchią konstytucyjną. Konstytucja majowa stanowiła olbrzymi krok naprzód w dziele reformy szlacheckiej Rzeczypospolitej, jednakże nie była aż tak nowoczesna jak konstytucja amerykańska z 1787 roku i francuska z września 1791 roku. Nie zniosła bowiem całkowicie tradycyjnego podziału społeczeństwa na mniej i bardziej uprzywilejowane stany. Jednak w opinii Rosji i Prus w sposób niebezpieczny dla ich interesów mogła wzmocnić Rzeczpospolitą. Z kolei przeciwnicy konstytucji w kraju byli oburzeni pogrzebaniem praw kardynalnych podstaw złotej wolności.